Nazywam się Agnieszka Musin-Guzi-Żukowska i bardzo dziękuję pastorowi, że zapamiętał moje nazwisko, co się nieczęsto się to zdarza. Pochodzę z Polkowic, z Dolnego Śląska, a moja rodzina pochodzi z Żywca, więc niedaleko całkiem. I od 11 lat mieszkam w Ugandzie, od 2013 roku. Mój mąż jest Ugandyjczykiem, jesteśmy małżeństwem od 9 lat i mamy córeczkę. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie się znajduje Uganda, to jest mapa. Uganda jest zaznaczona na czerwono, znajduje się prawie w samym środku Afryki. A, tutaj jest właśnie o nas, o założycielach i tu jesteśmy my. Więc nasza córka jest troszkę starsza teraz, ale Ola ma 8 lat i tak. Więc chciałam wam powiedzieć, jak do tej Ugandy trafiłam, bo myślę, że to jest takie zawsze ciekawe. Ludzie się zastanawiają, jak to się w ogóle stało, że tam wyjechałam. Więc tak pokrótce powiem wam, że kiedy miałam 17 lat, miałam taką ciekawą rozmowę w kościele z pewną starszą ode mnie osobą i ta osoba powiedziała mi takie ciekawe zdanie, że gdyby nie to, chyba to było po jakimś spotkaniu, nawet nie pamiętam dokładnie jakim spotkaniu, ale ta osoba powiedziała mi coś takiego, że on chciałby również służyć Panu gdzieś tam, no ale rodzina, kredyt, dom i tak dalej. I ja gdy to usłyszałam, byłam już wtedy osobą nawróconą, bo oddałam swoje życie Jezusowi, kiedy miałam 12 lat i naprawdę chciałam służyć Panu. Kiedy usłyszałam to zdanie, to w sercu pojawiła się u mnie nawet, powiedziałabym, taki paniczny strach, że coś takiego może przydarzyć się mi, że kiedyś będę w takim miejscu, że tak sobie zorganizuję życie, że będę chciała służyć gdzieś Panu, będę miała jakieś powołanie i nie będę mogła w nie wejść, dlatego że moje życie będzie tak pełne różnych rzeczy, że nie będę po prostu mogła w to powołanie wejść. I ja wtedy, mając te 17 lat, zdając sobie sprawę z tego, że jestem na takim rozdrożu w moim życiu, no bo to potem, wiadomo, liceum, potem studia, podejmuje się takie życiowe decyzje, małżeństwo i tak dalej, stwierdziłam, że podjęłam taki bój i zaczęłam się pytać Pana. Mówię, Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Bo ja nie chcę być gdzieś na obrzeżach Twojej woli i to była moja modlitwa, tylko chcę być w samym centrum Twojej woli. I chcę po prostu być w samym środku. Nie gdzieś tam chodzić po okolicach albo jak Izraelici po tej pustyni wlec się 40 lat, zanim wejdą do tej ziemi obiecanej, tylko chcę po prostu wiedzieć, czego Ty ode mnie chcesz. I pewnej nocy, kiedy siedziałam na huśtawce, wieczorami chodziłam z moją kuzynką biegać, bo ona do ślubu chciała schudnąć, tak ja. I chodziłam właśnie z nią na te bieganie, towarzyszyłam jej w tym bieganiu. I pamiętam, taka zmęczona, padnięta, bo ja nie lubię biegać. Siadam na tej huśtawce, tak siedzę, wieczór, cisza, spokój. I słyszę nagle taki głos Ducha Świętego, taki wyraźny. I słyszę, jak Duch Święty mówi do mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że chciałaś wiedzieć, co chcę, abyś robiła w życiu, jaki mam dla ciebie plan. Chcę, abyś była misjonarką i będziesz pracować na misji dla mnie i będziesz głosić Ewangelię. A druga rzecz, tak Duch Święty powiedział mi, że jeżeli chcesz wypełnić ten plan, to ta osoba, o której myślisz, że będzie twoim mężem, jeśli wejdziesz w ten związek i weźmiesz ślub z tym chłopakiem, to był w ogóle bardzo fajny młody mężczyzna, to nigdy nie wypełnisz tego powołania. I ja wtedy pamiętam, to było dla mnie tak bardzo szokujące, ale powiedziałam Bogu tak. Po pierwsze, dziękuję za to, że pokazał mi Bóg to, czego chce ode mnie w moim życiu. A po drugie powiedziałam Bogu tak, ja byłam w tak wielkim szoku i w ogóle w moich tych takich, wiecie, rozmyślaniach o tym, co bym chciała w moim życiu, nigdy nie przeszła mi nawet przez myśl jakaś misja. Moi rodzice, ja się wychowywałam w rodzinie wierzącej, moi rodzice zakładali służbę dziecięcą w kościele i bardziej w taki sposób sobie to moje życie wyobrażałam, że będę miała męża, dzieci, będziemy jakąś służbę w kościele tak lokalnie prowadzić i tak dalej. Misja nigdy nawet nie przeszła przez moje myśli, ale powiedziałam Bogu tak, taki zrobiłam akt takiej woli posłuszeństwa. Okej, Panie, jeśli Ty tego ode mnie chcesz, to ja wyrażam na to zgodę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dotrzeć do tego celu, ale mam do Ciebie jedną prośbę.
proszę Cię, abyś Ty również włożył w moje serce to marzenie, bo ja na razie go nie mam. Tylko po prostu to był taki akt woli, wyraziłam wolę, zgodę na to, aby Bóg, aby wypełnić to Boże powołanie, akurat to. I pamiętam wtedy, tak bardzo dotykał mnie werset, który znów mnie na nowo dotyka, z pierwszej księgi Samuela, 2 rozdział, 35 werset, gdzie jest to proroctwo tego proroka do Heliego. I tam jest coś takiego, taki werset, który mówi, że wzbudzę sobie kapłana, to było o Samuelu, wiernego, który będzie według mojego serca i według mojej myśli. I ja wtedy modliłam się właśnie w ten sposób, wiedziałam, że my jesteśmy również kapłaństwem. Ja rozumiałam to, że ja jako Agnieszka Żukowska również jestem częścią Bożego kapłaństwa. I mówię, Panie, ja chcę być kapłanem, który będzie według Twojego serca, według Twoich myśli. Chcę po prostu poczuć to, co Ty czujesz w swoim sercu względem mojego życia i względem tej mojej pracy. I myślę, że ta modlitwa trwała tak przez może kilka tygodni, kilka miesięcy. I po pewnym czasie poczułam po prostu, że tak jakby, że ta misja staje się po prostu moim marzeniem. Tak jak marzyłam wcześniej o innych rzeczach, tak ta misja stała się moim marzeniem. I później przez kolejne 6 lat, bo wyjechałam do Ugandy mając 23 lata, szykowałam się do tego wyjazdu. Czyli miałam takie głębokie przekonanie i takie przeświadczenie, żeby to proroctwo, to słowo, które Pan mi dał, wypełniło się w moim życiu, to ja po prostu muszę podejmować jakieś kroki, czyli być na to gotowa. Więc za każdym razem, kiedy miałam podjąć jakąś naprawdę życiową i znaczącą decyzję, zawsze się zastanawiałam, pytałam się, modliłam, pościłam. Chciałam po prostu wiedzieć, czy to dokładnie to jest to, co ja mam zrobić, czy po prostu ta sytuacja, ten wybór, nie wiem, nie powstrzyma mnie albo nie opóźni, wiecie, realizacji tego Bożego celu dla mojego życia. I powiem wam jeszcze, kiedy już studiowałam, taka ciekawa sytuacja się wydarzyła, bo Duch Święty tak wyraźnie kierował mnie tak, niby nic się nie działo, ja się dzieliłam tym moim marzeniem o wyjeździe z innymi ludźmi i powiem wam, że wszyscy podchodzili do tego tak, można powiedzieć lekko, jak mówiłam o tym komuś, to po prostu widziałam na twarzach tych różnych cioć albo wujków, albo moich znajomych takie uśmiechy delikatne, no, że pewnie mi kiedyś przejdzie. Nikt do tego tak naprawdę poważnie nie podchodził. Ja też miałam takie momenty takiego zwątpienia, ale Duch Święty, pamiętam, powiedział mi taką rzecz. Kończyłam studia, to był może mój drugi rok studiów i Duch Święty powiedział mi coś takiego, że nie mam odkładać pieniędzy na wyjazd, dlatego że wszystkie pieniądze przyjdą do mnie w taki sposób z zewnątrz, że to będzie dla mnie taki znak, jak już tam będę, że będę wiedziała, że to On mnie tak naprawdę wysłał. I następny taki krok, który usłyszałam od Ducha Świętego, było to, że kiedy będę miała odłożone 300 zł na misję, kiedy dostanę 300 zł, będę miała od Boga te 300 zł, to znaczy, że mam się nie podejmować już żadnych zobowiązań, bo zaraz wyjeżdżam na misję. A ja mimo wszystko próbowałam sobie czasami trochę odkładać pieniądze, bo tak, no nie wiem, tak ludzie się mnie pytają, a masz te pieniądze na wyjazd? Więc ja pracowałam, studiowałam, odkładałam sobie te pieniądze, ale powiem wam, że to tak jakbym do tego dziurawego worka odkładała, bo co sobie odłożyłam, to coś się stało, musiałam te pieniądze wydać. I pewnego dnia, jak już miałam bronić pracę licencjacką, otworzyłam sobie taką kopertę, do której wkładałam pieniądze, jak ktoś mi dał, mówiąc, a to na misję. I to zazwyczaj była jakaś koleżanka, która mi dawała, nie wiem, na urodziny 20 zł, czy tam 30. I mówi, a to jest akurat na twój wyjazd misyjny. I ja pamiętam, otworzyłam tą kopertę, przeliczyłam te pieniądze i tam była dokładnie ta kwota, 300 zł. I w tym czasie również robiłam praktyki w szkole i robiłam, broniłam licencjat, robiłam te praktyki i w szkole, w której robiłam praktyki, tak się spodobałam dyrekcji i tak dalej, że w maju dostałam po prostu propozycję pracy. Co wiecie, wcale nie jest takie proste, żeby ktoś się o was dopominał, a ja dostałam propozycję pracy w szkole od razu po studiach i wiedziałam, że muszę odmówić. Więc odmówiłam, powiedziałam, no, że niestety nie.
I wtedy cała moja rodzina się mnie pyta, wszyscy moi znajomi, no i jak, złożyłaś już podanie do szkoły, zrobiłaś licencjat, złożyłaś podanie, a ja mówię, że nie, że nie składam teraz podań, ktoś tam już wiedział, dowiedział się, że ja miałam propozycję pracy i każdy taki nacisk na mnie wywierano, no przyjmij tą pracę, ja mówię, nie, ja wyjeżdżam niedługo do Ugandy, Bóg mi tak to wszystko, znaczy się, jeszcze nie wiedziałam dokładnie gdzie, wyjeżdżam na misję, Pan tak mnie kieruje, że właśnie będę niedługo jechać. No, a masz już jakieś pieniądze na ten wyjazd? Ja mówię, no, coś tam mam. No ile? 300 zł. I wiecie, możecie sobie wyobrazić te uśmiechy i te wszystkie mądre rady. Nie, to wiesz co, to słuchaj, na wszystko przyjdzie czas, przyjmij tą pracę, to nie wiadomo, kiedy Pan cię wyśle i w ogóle, co będziesz teraz tak siedzieć, nic nie będziesz robić. Wiecie, to są wszystko mądre rady, prawda? A ja powiedziałam właśnie, że nie. I kolejna rzecz się taka wydarzyła. Pisałam taką niespotykaną dosyć pracę licencjacką i promotorom moim bardzo się spodobało i dostałam taką propozycję, aby ją kontynuować i rozwijać na Uniwersytecie Wrocławskim, na magisterce, no bo to był bardzo ciekawy temat tej pracy. I proszono mnie właśnie, żebym złożyła podanie no, na dalsze studia i tak dalej. I jak się ludzie, moja rodzina o tym dowiedzieli i tak dalej, to też tak było, no to może, no to jak nie poszedł do pracy, to może na studia dalej, a mówię, nie. I pamiętam taki moment w moim życiu, to był koniec, kiedy miał dokładnie ten termin składania podań na studia, to chyba był 30 sierpnia. I ja pamiętam, że przeczekałam ten moment i mówię, Panie, teraz na studia już nie złożyłam podania, pracy nie mam. I teraz musisz coś zrobić. I wtedy na następny dzień poszłam do mojego pastora i mu powiedziałam, że on tam wiedział, że ja chcę kiedyś tam na misję pojechać, bo nieraz z nim o tym rozmawiałam. Mówię, pastorze, ja już chcę na tą misję jechać, a pastor do mnie mówi, no dobra, to ile potrzebujesz? No ja mówię, no że tak dokładnie to nie wiem. On mówi, no to idź i policz. I ja policzyłam dokładnie, ile potrzebuję i 2 miesiące później byłam w Ugandzie. 2 miesiące później, bo to był listopad. Więc ze wszystkim, z pieniędzmi, ze wszystkim tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebowałam, żeby do tej Ugandy wyjechać. Więc tak pokrótce, taka moja właśnie historia tego, jak właśnie znalazłam się w Afryce. I jak już wyjechałam do Ugandy, to ja wiedziałam po prostu, że to nie jest jednorazowy wyjazd. Wiedziałam, że tam po prostu zostanę, że to na pewno będzie na jakiś czas. Więc byłam tam rok, poznałam tam również mojego męża w Ugandzie i wróciłam do Polski. On przyjechał, wzięliśmy ślub i wyjechaliśmy znowu razem. Więc jesteśmy po ślubie 9 lat. I no, co jest tak naprawdę niesamowite, to jest to, że mam właśnie, Bóg dał mi takiego męża, który ma takie samo serce do tego właśnie, do misji, do tematów misyjnych. W takim właśnie klimacie też się poznaliśmy, takim prawdziwie misyjnym i po prostu wiedziałam, że to jest ta osoba, Bóg też nas tak kierował. Jak gdy jechałam do Ugandy, to mówiłam na pewno żadnego męża Afrykańczyka, co nie? I to wszyscy wiedzieli, ja mówię, nigdy absolutnie. A mój mąż za to zawsze mówił, że nigdy nie chciałby żony Europejki, nie? I do dzisiaj się tak z nas śmieją, bo jego Bóg musiał do mnie przekonać, a mnie Bóg przekonywał do niego. I tak nas wspólnie przekonał. Więc tak, odkąd wyjechałam do Ugandy, zajmowaliśmy się wieloma różnymi rzeczami. I staraliśmy się, szukaliśmy z takiego swojego miejsca, głosiliśmy Ewangelię w różnych miejscach, wspieraliśmy różne projekty, ale od jakiegoś czasu Bóg nam zaczął pokazywać taki temat właśnie związany z rodzinami, ale najpierw chciałam wam właśnie powiedzieć właśnie, co nas tak naprawdę napędza, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby zaznaczyć to, że my jesteśmy fundacją i działamy w strukturach takich, jakie prawo na nas nakłada. Jesteśmy fundacją, jesteśmy organizacją, to wszystko jest bardzo potrzebne, ale wcale nie uważam, żebyśmy byli organizacją charytatywną. Nie patrzę tak na nas, że jesteśmy organizacją charytatywną i tak samo, to samo mówimy o sobie w Ugandzie. Jesteśmy misją chrześcijańską i takim naszym motorem napędowym, celem i tym, co nas tak naprawdę napędza do wszystkiego, do wszystkich działań, jakie podejmujemy, sercem tego wszystkiego, jest to właśnie wielkie powołanie. Czyli to powołanie, to, które Jezus zostawił, zanim odszedł. Każdy je zna.
ja je przeczytam. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do ręki i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce będą kłaść i ci będą uzyskiwać zdrowie. I też jest napisane, żebyśmy czynili narody uczniami Jezusa, tak? Więc to też jest częścią tego powołania, więc naszym takim głównym celem jest wprowadzanie, głoszenie Ewangelii i wprowadzanie ludzi w uczniostwo. Naszym największym marzeniem, moim największym marzeniem, takim ciągle napędzającym nas, to jest widzieć, że ludzie, którzy oddają swoje życie Panu, wzrastają i zaczynają być samodzielnymi chrześcijanami. I zawsze powtarzam to w Ugandzie, powiem wam to również, że marzę o takim dniu, o takim momencie, kiedy misjonarze tacy jak ja w Ugandzie nie będą potrzebni. Dlatego, że wierzę gorąco w to, że Uganda, Afryka i w ogóle te wszystkie miejsca na ziemi, one nie potrzebują tak naprawdę białych ludzi i naszych pieniędzy, tylko one przede wszystkim potrzebują Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wszystkie problemy, z jakimi ci ludzie się zmagają, ta cała bieda, to ubóstwo i to wszystko, co się tam dzieje, jest związane z tym, że ludzie żyją w grzechu i nie znają Jezusa Chrystusa. Uganda jest niesamowitym miejscem na ziemi. Słuchajcie, tam są zbiory dwa razy w roku. Dwa razy w roku się sieje i dwa razy w roku się zbiera. W Ugandzie naprawdę jest cała tablica Mendelejewa chyba, są złoża i jest tam naprawdę mnóstwo bogatych ludzi, tak obrzydliwie bogatych, że to się w głowie nie mieści, bo ja naprawdę najbogatsi ludzie, jakich znam, to są właśnie w gronie wszystkich ludzi, jakich znam, to te najbogatsze osoby to są właśnie Ugandyjczycy. I to nie jest tylko tak w Ugandzie, tylko w wielu krajach właśnie trzeciego świata, że jest taka rozbieżność, że z jednej strony są ludzie, którzy idą do restauracji i w ciągu jednego dnia wydają tam 5 tysięcy, a z drugiej strony masz rodzinę, która nie ma 5 złotych na transport chorego dziecka do szpitala i to dziecko umiera. Więc ja naprawdę wierzę w to, że kiedy Ugandyjczycy spotkają się z Jezusem Chrystusem, staną się uczniami Jezusa Chrystusa, to oni już nas nie będą potrzebować. I ja o takim momencie marzę, żeby to zobaczyć. I teraz tak, bieda w Ugandzie, bieda w Afryce wiąże się po prostu właśnie z brakiem znajomości tej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Kryzys rodziny, to, że jest tyle sierot, to, że ojcowie zostawiają swoje dzieci, że te kobiety są takie zdesperowane i szukają jakichś mężczyzn po to, żeby właśnie mieć dla swoich dzieci jakieś wyżywienie. Potem oni zostawiają je z kolejnym dzieckiem i z kolejnym. W Ugandzie są takie rodziny, takie kobiety, które mają na przykład dzieci, nie wiem, z 5, 6 mężczyznami, 6 dzieci. I ci mężczyźni po prostu tak zostawiają te kobiety z tymi dziećmi. I jest straszna z tego powodu bieda, nie? Taka rozwiązłość, te różne choroby, te niedożywienie, to, że te dzieci są gdzieś tam pozostawiane i tak dalej, bite, maltretowane i tak dalej. Wszystko to jest spowodowane tym, że nie ma tam Jezusa Chrystusa, po prostu. Że ci ludzie nie znają Jezusa Chrystusa, więc jeśli oni staną się uczniami Jezusa Chrystusa, takimi zaczną chodzić za Nim, staną się częścią Bożego Królestwa, zaczną wprowadzać kulturę Bożego Królestwa u siebie, w swoim kraju, to te problemy samoistnie zaczną znikać. Więc takie jest nasze przekonanie i właśnie dlatego to nas napędza do różnych działań. A pomagamy również fizycznie, prawda? Dlatego, że pomaganie jest częścią naszej natury. Jako chrześcijan pomagamy, okazujemy ludziom miłość, dlatego, że to jest częścią Bożej natury, tak? Wyrażanie miłości w sposób praktyczny. Ale pomaganie nie jest dla nas czymś samym w sobie, tak? Nie jesteśmy po prostu organizacją, która po prostu, nie wiem, rozdaje buty albo coś w tym rodzaju. Pomagamy dlatego, że wiara bez uczynków jest martwa. Znacie te wersety, tak? Jeżeli ktoś jest głodny i powiemy mu, o, Pan jest dobry, idź w pokoju, no to wiecie, to nie ma sensu. Więc pomaganie, cała ten dodatek, to, że potrzebujemy finansów, to, że wspieramy ludzi, że robimy różne rzeczy dla nich, jest po prostu częścią naszego tego dzieła misyjnego, które w tej Ugandzie realizujemy. I teraz tak, w takim skrócie powiem wam, co robimy? Fundacja Eka Afryka. Pod stałą opieką mamy 60 dzieci oraz 20 rodzin. Tworzymy rodziny zastępcze
dla sierot oraz dzieci z rodzin patologicznych, prowadzimy kościół domowy, organizujemy ewangelizacje, biblijne grupy domowe oraz chrześcijańskie spotkania dla dzieci. Wybudowaliśmy 10 domów mieszkalnych dla bezdomnych rodzin. W trakcie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 dotarliśmy do 3000 osób z pomocą humanitarną, rozdając to tak ponad 10 ton żywności. Od 9 lat wspieramy projekt śniadaniowy, którym objęte jest 200 dzieci. Otwieramy biznesy dla samotnych matek, pomagając im w ten sposób na drodze do samowystarczalności. Inwestujemy w edukację dzieci objętych programem pomocowym. Otaczamy opieką medyczną dzieci objęte programem. I właśnie teraz, co to jest za program? Jako organizacja nie wspieramy domów dziecka, bo często ludzie myślą, że skoro jesteśmy w Ugandzie, to na pewno pracujemy w jakimś domu dziecka. Był taki czas, kiedy to robiliśmy, ale odkryliśmy, że w domach dziecka tak naprawdę na setkę dzieci, na 100%, tak naprawdę większość dzieci to nie są sieroty. Większość dzieci tak naprawdę ma rodziny, pełne rodziny. Ma rodziców, ma mamę, tatę i tak dalej. Część dzieci to są sieroty, takie półsieroty, ale tak naprawdę pełne sieroty albo dzieci całkowicie, widzicie tutaj ten diagram, te prawdziwe sieroty to jest tak naprawdę taki malutki ułamek tych wszystkich dzieci w domach dziecka. Więc dzieci trafiają do domów dziecka z powodu biedy i co zauważyliśmy, to jest to, że te dzieci potem wychodzą z tych domów dziecka, często mają sponsorów na przykład i tam są, ja się zajmowałam przez pewien czas właśnie opieką nad dziećmi, które były już, nad młodzieżą, która miała sponsorów z Polski i oni jakby kończą studia, kończą szkoły i nadal nie potrafią się sobą zająć. Po prostu są tak bezradni. Ja w ogóle nie byłam w stanie tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że no jestem w domu i dzwonią do mnie chłopcy, którzy są w wieku mojego męża i mówią, no ciocia, no bo my nie mamy co jeść. Skończyli chłopacy w szkole. Młode, wiecie, takie młode byczki, tacy młodzi, silni, bez żon i bez dzieci. Wynajmowaliśmy im taki pokój i oni, no ciocia, wiesz co, bo my dzisiaj nie jedliśmy obiadu i też nie mamy w ogóle pieniędzy na kolację. I ja mówię, no dobra chłopcy, no to co mam zrobić, nie? No a nie poczęstowałabyś nas czymś? Ja mówię, no dobra, nie? I my też czasami mieliśmy takie sytuacje, akurat w tym czasie, że naprawdę było u nas bardzo ciężko finansowo, więc ja po prostu obierałam więcej ziemniaków i oni przychodzili i z nami jedli tą kolację. I ja mówię, Bright, jakby, mój mąż nazywa się Bright, ja mówię, Bright, jakby o co chodzi? Gdzie jakby jest źródło tego wszystkiego? I tak powoli zaczęliśmy odkrywać, bo to nie tylko oni. Zaczęliśmy odkrywać jaką prawdę. Mój mąż pracował od rana do wieczora, żeby zapewnić nam byt, a ci chłopcy, mężczyźni, młodzi w jego wieku, bez żadnych zobowiązań nie potrafili sobie zarobić na zwykły posiłek. I jak tak rozmawialiśmy wspólnie, mijały te miesiące, obserwowaliśmy, doszliśmy do takiego wniosku. Mój mąż, i nie tylko on, wychował się w rodzinie, bardzo ubogiej rodzinie, ale to była rodzina. I oni co rano wychodzili w pole, wakacje spędzali z rodzicami w polu. Oni uczyli się, jak dbać o zwierzęta. Rano dziecko wstaje, idzie po wodę, zaprowadza kozy na gdzieś tam w pole, a potem biegnie do szkoły, ze szkoły wraca, sprowadza te kozy do domu, następnie idzie przynieść znowu wodę. I w ten sposób ci młodzi ludzie, którzy wychowują się w rodzinach, uczą się prawdziwego życia i uczą się pracy. A dzieci w domach dziecka, tak naprawdę źródło dochodów to są po prostu sponsorzy. I ja często byłam świadkiem takich modlitw dzieci właśnie w tych domach dziecka. Panie Boże, daj nam więcej sponsorów. Panie Boże, niech więcej sponsorów. I potem ci chłopcy, te młode kobiety, oni kończą jakąś szkołę i nadal na Facebooku szukają, wiecie, znajomych różnych polskich, białych znajomych i wypisują, no my nie mamy co jeść i w ogóle, no bo oni są nauczeni, że pieniądze przychodzą od sponsorów, prawda? Nie z pracy, tylko od sponsorów. A często też tak się zdarza, że właściciele domów dziecka nie wykorzystują wszystkich finansów właśnie na domy dziecka, tylko część zabierają dla siebie, więc oni też bardzo się rozwijają, tak wiecie, finansowo. Rosną ich biznesy, domy i tak dalej. Więc każdy w Ugandzie po prostu wie, że najlepszym źródłem zarobku to jest przyjaźń albo relacja z białą osobą, nie? Sponsor, nie?
Więc my zaczęliśmy takie hasło głosić i zaczęliśmy takie motto wprowadzać i mówić ludziom, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie pomocy, to nie not from abroad, but from above. Nie z zagranicy, oczekujcie na tą pomoc, ale z góry, z nieba. Więc w związku właśnie z tym wszystkim doszliśmy do takiego wniosku z moim mężem, że chcemy tak naprawdę zacząć wspierać dzieci w rodzinach. Chcemy, aby dzieci mogły wychowywać się w rodzinach. I założyliśmy właśnie taką organizację, nazywaliśmy się EKA. EKA w języku Rutoro, w naszym lokalnym języku, oznacza dom rodzinny. Oznacza rodzinę albo dom rodzinny. Dlatego w naszym logo widzieliście taki dom. Więc EKA to nie jest eko, my nie jesteśmy ekologiczni, tylko EKA oznacza dom rodzinny. I to się tak mówi z takim naciskiem na E, EKA. I zrodziło się w nas takie pragnienie, aby po pierwsze wspierać takie bezbronne rodziny, wspierać rodziny, które są na granicy rozpadu, czyli na przykład sam babcia wychowuje wnuczki i już nie ma siły, żeby z tą motyką biegać po polu i już te dzieci nie mają co jeść, one zaraz trafią do jakiejś placówki albo na ulicę. To samo, jeżeli chodzi o samotne matki, więc stwierdziliśmy, że chcemy wspierać takie rodziny, jak i również chcemy pomagać dzieciom z domów dziecka wracać do rodzin, te dzieci, które mogą. I również okazało się, że część dzieci nie może wrócić. Są z rodzin trudnych, patologicznych i tak dalej. Pokażę wam później kilka takich historii. I chcieliśmy, aby te dzieci, dla takich dzieci zaczęliśmy tworzyć rodziny zastępcze. Więc te rodziny są zastępcze, ta cała instytucja rodziny zastępczej jakby jest pod naszą pieczą, dlatego że Uganda nie ma w ogóle czegoś takiego jak jakakolwiek opieka socjalna, jeżeli chodzi o dzieci. Nie ma ani rodzin zastępczych, ani miejsc państwowych, żadnych ośrodków, tak? Więc to jest taka nasza prywatna inicjatywa. I teraz tak, chciałam wam właśnie pokazać, jak to wszystko działa właśnie na podstawie takiej dziewczynki. Ta dziewczynka ma na imię Angel. I Angel, poznałam Angel w szpitalu. Kiedy byłam tam z innym dzieckiem, ona miała 2 latka, ja myślałam, że Angel ma 6 miesięcy. W tamtym momencie okazało się, że świnia odgryzła jej ręce. Po porodzie po prostu w tej wisi taka bieda była, w ogóle nikt tej świni nie nakarmił i jak pewnie niektórzy z was wiedzą, że taka maciora po porodzie potrafi być bardzo agresywna, jak się nie nakarmi. Potrafi też swoje własne dzieci zjeść i tak dalej. I ona zaatakowała tą dziewczynkę, ta dziewczynka spała w domu gdzieś tam na podłodze i ona, później się dowiedziałam, że ta dziewczynka ma 2 latka, a nie 6 miesięcy i że ona była tak zaniedbana, że nie była nawet w stanie uciec. Ja w tym czasie mam córkę w tym samym wieku i po prostu nie byłam w stanie jakby połączyć tych nitek, że to dziecko ma tyle lat, co moja gadająca, biegająca, skacząca, wspinająca się 2-latka. I lekarze w szpitalu powiedzieli nam tak, że to dziecko nie przeżyje 2 tygodni, dlatego że kiedy ona trafi do tego domu na tej wsi, tam jest taki brak higieny, że ona po prostu tam z powodów zakażenia umrze w przeciągu tam niecałych 2 tygodni. Więc my tej mamie zaproponowaliśmy pomoc, rehabilitację, czyste mieszkanie w mieście, a mama powiedziała, że ją to w sumie nie obchodzi, co się z tym dzieckiem będzie działo, ona się nie chce nigdzie przenosić, możemy sobie ją wziąć. I w ten właśnie sposób Angel trafiła do nas. I co dla niej zrobiliśmy, to właśnie znaleźliśmy dla niej taką mamę zastępczą, której płacimy. Ona dostaje od nas takie kieszonkowe. Wynajęliśmy mieszkanie, zapewniliśmy jej dostęp do edukacji, do opieki medycznej, rehabilitacji i tak dalej. I Joyce teraz ma pod opieką 6 dzieci. Tam u niej w domu jest teraz 6 dzieci. Więc tworzymy właśnie takie rodziny zastępcze, które w 100% są pod naszą opieką, pod jakby naszym nadzorem. Nie, to nie jest tak, że gdzieś tam dziecko oddajemy i nie wiemy, co się z tymi dziećmi dzieje. Dlatego, że jako fundacja nazywamy się EKA, rodzina i my mamy takie podejście, że z tymi dziećmi, z tymi opiekunami i tak dalej chcemy tworzyć taką po prostu rodzinę. Chcemy, aby te dzieci wiedziały, że one kogoś mają i tak dalej, więc spędzamy mnóstwo czasu razem. I tak, właśnie tutaj chciałam wam pokazać. I tak częścią właśnie tych naszych spotkań i tego bycia razem są nasze wtorkowe spotkania. Mamy we wtorki, prowadzimy taką grupę domową. To jest taki nasz kościół domowy. I na tych spotkaniach, te spotkania są obowiązkowe. One się odbywają u nas w domu w Chanjojo. Mieszkamy w miejscowości, która się nazywa Chanjojo. I również część naszych projektów jest na wsi
I te spotkania również odbywają się na wsi. Więc jakby taką najważniejszą dla nas rzeczą w tym wszystkim, co robimy, bo wiadomo, tym dzieciom musimy zapewnić, wiecie, wyżywienie i tak dalej, no bo bez tego nie przeżyją, tak? Ale takim centrum tych naszych działań są nasze właśnie te wtorkowe grupy. Ja czasami moim pracownikom właśnie mówię, że choćbyśmy nie mieli pieniędzy i żadne pieniądze by nie przyszły w następnym miesiącu do Ugandy, to i tak nadal będziemy działać, bo żeby głosić Ewangelię, tak naprawdę nie potrzeba pieniędzy. Więc kiedy te pieniądze są, to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale nawet gdyby tych pieniędzy nie było, to Jezus chodził i głosił Ewangelię i po prostu nie miał żadnej organizacji i tak dalej. Więc jakby to jest nasz cel. Ja mówię, wszystko jestem w stanie poświęcić, żeby te spotkania naszych grup domowych się wydarzały. I chcę wam w ogóle powiedzieć, że to jest naprawdę coś niesamowitego, dlatego że ja wiele razy w Ugandzie odczuwałam takie, miałam takie poczucie takiej samotności, takiej duchowej, dlatego że my z moim mężem jesteśmy prawdziwym małżeństwem, co jest bardzo niespotykane w Ugandzie. Mój mąż mnie nie zdradza, ja go nie zdradzam, co jest w ogóle bardzo niespotykaną rzeczą, bo ludzie mi mówili, jak wzięliśmy z Brightem ślub, Ugandyjczycy, no pamiętaj, że tam, że mężczyźnie się różne rzeczy przydarzają i tak dalej. Rozumiecie, żebym ja przypadkiem tak nie, no bo ty jesteś Europejką, wy tacy jesteście drastyczni, jeśli chodzi o zdradę, ale musisz pamiętać, że tutaj jest inaczej. Więc ludzie już mnie przygotowywali do tego, że mój mąż może mnie zdradzać, tak? Więc to jest tam tak normalne. A my się kochamy jako rodzina, jesteśmy razem i tak dalej. I to jest właśnie bardzo, 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 bardzo ważne. I te nasze spotkania, ja wiecie, czułam się taka często osamotniona, dlatego że w kościołach u nas głosi się Ewangelię sukcesu, tak naprawdę wszystko chodzi tylko o pieniądze. Pastorzy, jak ktoś chce założyć biznes w Ugandzie, to najpierw się zastanawia, czy mógłby być dobrym pastorem. Po prostu kościoły w Ugandzie przede wszystkim to jest biznes. Są różne sposoby, jak wyciągnąć od ludzi pieniądze na specjalne błogosławieństwa i tak dalej. Przychodzi jakiś tam prorok, to ludzie na przykład wrzucają pieniądze do koszyczka i są dzieleni na tych, ile wrzuciliście, takie dostaniecie na przykład proroctwo, nie? Więc wyciąga się z ludzi strasznie pieniądze i tak. Jeżeli chodzi o kościoły, to właśnie trudno. Nie mieliśmy nawet takiej rodziny, takiego małżeństwa, które jest prawdziwym małżeństwem, więc często czułam taką samotność, dlatego że w Polsce jak jestem, to mogę pojechać sobie do fajnego kościoła, posłuchać sobie kazań, jest mnóstwo chrześcijan, ludzi, którzy stoją mocno w Panu, a tak naprawdę w tej Ugandzie to było tak, że byliśmy my i ludzie, którzy na nas duchowo po prostu polegali. A w tym momencie, po tych kilku latach, widzę, że w tej naszej grupie, w tej naszej organizacji ludzie tak wzrastają, że ja na ten moment, jak czuję się słabo, to mogę pójść do kogoś i po prostu powiedzieć, słuchaj Joyce, nie wiem, mam jakiś tam problem, a ona po prostu się o mnie pomodli, otworzy Biblię, coś mi przeczyta. I powiem wam, że kiedy przychodzą takie momenty, to ja po prostu mam łzy w oczach, bo to było zawsze moje marzenie, żeby to zobaczyć. Właśnie ludzi, którzy, bo na początku zawsze tak było, wszyscy do mnie przychodzili z każdym problemem, do mnie i do Brighta. No, Anti albo mama Agnieszka, potrzebujemy modlitwy i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, to módlcie się sami o siebie też, prawda? No, jakby to nie jest tak, że jak ja się o was nie pomodlę, ale to jest taka mentalność dziecka. Oni teraz tak wzrastają i widzimy ten niesamowity wzrost właśnie w naszej organizacji, owoc tego, mimo że naprawdę wiele razy mieliśmy ogromne zwątpienia, takie wątpliwości, bo było naprawdę bardzo ciężko. Też jest tak, że pomimo tego, że mamy tam mnóstwo różnych pastorów i tak dalej, kościoły są, to jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, jesteśmy bardzo niewygodni, tak? Bo my zwiastujemy Ewangelię taką, jaką ona jest, nie? I ludzie przychodzą do nas, słuchają, potem idą do swoich pastorów i mówią, no pastorze, a ktoś nam, a oni nam powiedzieli tak i tak i tak i tak. I to są takie wersety. Chyba źle nas nauczasz. I pastor mówi, a kto ci tak powiedział? Bright? I Agnieszka, i potem wiecie, różnymi kanałami są na nas naciski, żebyśmy tego nie głosili. Jacyś pastorzy się zebrali, do mojego teścia pojechali, żeby mój teściu zajął się swoim synem. Rozumiecie, więc często było właśnie tak, że byliśmy tak szykanowani, gdzieś tam ktoś nas próbował wciągać w jakieś finansowe naciąganie Europejczyków na pieniądze, my w to nie wchodzimy, więc dużo takich przeciwności i takich prześladowań tam doświadczaliśmy, doświadczamy dalej, ale widzimy,
widzimy niesamowity owoc. I ten owoc taki, powiedziałabym, owoc, który wydaje się taki trwały, dlatego że Ugandyjczycy są bardzo ekspresyjni. Jak zrobi się wielką ewangelizację i się powie, o, kto chce wyjść do przodu, to wiele ludzi wyjdzie, prawda? Ale chodzi teraz o to, żeby ci ludzie nie tylko zaakceptowali Jezusa Chrystusa, ale jeszcze, żeby stali się Jego uczniami, a to jest właśnie proces. I dlatego właśnie taki ogromny nacisk kładziemy właśnie na takie tematy. Tutaj też widzicie zdjęcie Biblii. Niedawno nasze dzieci dostały Biblię. I powiem wam, że nasze dzieciaki, one mają takie marzenia, na przykład chcą mieć Biblię. I kupiliśmy dzieciom Biblię i nasze dzieci mają 7, 8, 9 lat i one po prostu czytają Biblię. Już nie Biblię z obrazkami, tylko po prostu czytają Słowo Boże, a następnie na spotkaniach takich domowych dzielą się tym, czym dotknął je Duch Święty. Więc dla mnie coś naprawdę niesamowitego. I też taki mieliśmy ogromny przełom właśnie po kolonii, na której był Leszek i Malwina. Dlatego, że mieliśmy tam takie niesamowite wylanie Ducha Świętego i dużo dzieci i młodzieży zostało ochrzczonych Duchem Świętym. To było coś naprawdę niesamowitego. I później na tych naszych spotkaniach wtorkowych dzieci po prostu kładły, moja 8-letnia córka kładła ręce na inną dziewczynkę i ta dziewczynka była chrzczona Duchem Świętym. Więc naprawdę widzimy po prostu, jak Duch Święty się porusza wśród dzieci, wśród naszej młodzieży i że te dzieci, one przeżywają po prostu Boga. Tak Go przeżywają jak my, dorośli ludzie. To nie jest tak, że to jest, o, dziecko, więc tylko historię biblijną można dziecku powiedzieć, ale te dzieci naprawdę w taki żywy sposób przeżywają relacje z Bogiem. I teraz na przykład nasze dzieci modlą się o Angel, żeby jej odrosły ręce. I powiem wam, że to jest taka... Ja, szczerze wam powiem, ja wierzę w to, że Bóg to może zrobić, ale czy mam teraz taką wiarę, bo wiecie, mam wiedzę, że Bóg to może uczynić, ale czy mam taką wiarę, żeby do niej teraz pójść i się modlić o to? No nie mam takiej wiary na ten moment. Ale nasze dzieci, jej rówieśnicy mają tą wiarę. I jedna z dziewczynek niedawno powiedziała, że dostała takie słowo od Ducha Świętego, że Bóg oddaje to, co zgrabił szatan. I że te ręce zostały, ona mówi tak, no a te ręce, jakieś świnia odgryzła, no to na pewno nie z woli, to na pewno nie był Boży plan, prawda? To był plan szatański, więc Pan Bóg odda to, co szatan zabrał. Więc te dzieci się modlą teraz o to, żeby Angel odrosły ręce. I ja po prostu jak to widzę, któreś dziecko jest chore i one po prostu kładą ręce na siebie i się o siebie nawzajem modlą i są uzdrawiane. I widzicie, wiecie, to co jest napisane, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy się będą nawracać, tak, że będą wypędzać demony, będą kłaść ręce, ludzie będą uzdrawiani, będą brać węże i nic im się nie będzie dziać. I to się tak naprawdę u nas dzieje, dlatego że mamy dużo właśnie takich ataków czarodziejów, różnych czarowników na nas jako organizację, na nas jako też rodzinę. I Bóg nas przed tym chroni. Widzimy Jego taką opiekę, ochronę. W tym samym czasie, co jakiś czas, czyli tak średnio raz w tygodniu, okazuje się, że w naszych progach pojawia się jakaś opętana osoba. I to już nie jest tak, że kiedy ktoś, okazuje się, że ktoś jest opętany, że ludzie po nas dzwonią, tylko nasi pracownicy, nasi rodzice zastępcze, oni już mają w sobie taką wiarę, tak silną wiarę, są tak ugruntowani w Jezusie Chrystusie, że oni po prostu, no dzwonią, mówią nam, Aga, jest taka sytuacja, ale oni biorą, nakładają ręce po prostu, modlą się o tę osobę, wypędzają demona i te demony wychodzą. Dzieją się cuda u nas różnego rodzaju i też na przykład cuda rozmnożenia, więc widzimy po prostu te rzeczy. Jakby Jezus mówi, idźcie, więc my poszliśmy, a cała reszta tak naprawdę to już jest w gestii Boga, co nie? Jakby my poszliśmy i to jest właśnie coś takiego niesamowitego i wydaje mi się takiego naprawdę bardzo ważnego, że czasami chciałoby się zobaczyć, zanim się wyruszy w tą drogę, nie? Jakby, no Boże, ale coś tam, albo, no wiecie, jak uwierzę, to zobaczę, albo jeśli ja bym zobaczył jakiś cud, to też bym coś zrobił. Prawda jest taka, że Jezus powiedział, idźcie, nie? I głoście Ewangelię, a potem się będzie działo to, co się będzie działo, co nie?
To samo właśnie, więc wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne. Więc my podjęliśmy to wyzwanie, które przed nami położył Bóg, poszliśmy, głosimy Ewangelię, a Bóg czyni cuda. Bo to On czyni te cuda, prawda? I tymi cudami albo nas ratuje z opresji, jako chrześcijan, tak? Bo cuda się dzieją po to, żeby ratować Boże dzieci z opresji, albo żeby potwierdzać słowo, tak? Więc On ratuje nas z opresji, czyniąc cuda, jak i również potwierdza słowo, które głosimy poprzez cuda. I jedną na przykład z takich rzeczy to są cuda rozmnożenia, których widziałam już kilka i tak podzielę się z wami. Na przykład mamy konferencję dla dzieci, mamy przygotowaną tą konferencję na tam 300 dzieci, posiłku mamy na 400, a na konferencji pojawia się 800 dzieci. I wyobrażacie to sobie i ciągle się te dzieci schodzą. I to była konferencja bożonarodzeniowa i mieliśmy, naprawdę myślałam, że jesteśmy dobrze do niej przygotowani, bo mieliśmy naprawdę więcej jedzenia niż potrzeba było, co nie? I ja tak patrzę, wiecie, w Ugandzie takim najważniejszą rzeczą, żeby zjeść z okazji świąt, jest mięso. I ja tak patrzę, mówię, no tego mięsa nie starczy, nie? Na te wszystkie dzieci. I stałam tak z moją przyjaciółką i się zastanawiamy, co zrobić. I mówię, no co? No co Jezus zrobił? No pobłogosławił, nie? No to pobłogosławiłyśmy to jedzenie. I słuchajcie, te dzieci jadły, a ci kucharze, bo wiecie, to jest wystawiane na takich stołach cateringowych, oni tylko wyciągali spod stołu nowe garki z tym mięsem i z tym ryżem i nakładali tego jedzenia, a potem jeszcze dorośli i w ogóle ludzie, którzy przychodzili, jeszcze siadali i jeszcze te resztki dojadali. Kolejna taka sytuacja, już może nie tak wielkie rozmnożenie, ale to było dla mnie jeszcze tak bardziej, bo tak to widziałam, wiecie, fizycznie. Mamy taką imprezę z okazji otwarcia nowego domu i akurat nie mieliśmy w organizacji pieniędzy. I zrobiliśmy taki obiad z tej okazji dla tam kilkunastu osób. I nasi znajomi, którzy mieli przyjść sami, przyjechali busem z dodatkowymi tam 20 osobami. Mieliśmy 2 kilo ryżu, kilogram mięsa, sos zrobiony z kilograma mięsa, 2 kilo ryżu, trochę tam chyba główka kapusty, taka pokrojona i uduszona. I chyba tam było jeszcze trochę takiego miletu, takiej papki z prosa i z manioku. I ja zaczynam tak myśleć, jejku, co zrobić, nie? Powiem moim pracownikom, żeby nie jedli. Potem ich zaproszę do restauracji wieczorem, gdzieś tam coś tam wymyślę i w ogóle. A potem sobie myślę, ej, Aga, stop. Jakby, co ty w ogóle robisz, nie? I tak siedzę właśnie z tymi moimi pracownicami. One takie zestresowane. Ja też, ja mówię, słuchajcie, dziewczyny, będzie rozmnożenie. One mówią, ale jak to? Ja mówię, pobłogosławimy jedzenie. Pobłogosławiliśmy. Słuchajcie, wszyscy zjedli i jeszcze zostało. A wiecie, czego najwięcej zostało? Mięsa. Kilogram. Po prostu, wiecie, kilogram tego było. I wiecie, i to mięso zostało w tym garnku i już nikt nie mógł tego dojeść. Po prostu mówimy jeszcze, no chodźcie tu, wiecie to tak, chodźcie na mięso, nie? Kto jeszcze chce jeszcze kawałek mięsa i wołamy te nasze dzieciaki i w ogóle. A oni wszyscy, ciocia, my jesteśmy tacy najedzeni. No gdzie w Ugandzie, wiecie, po prostu ludzie naprawdę potrafią tak potężne posiłki naraz zjeść. Malwina z Leszkiem widzieli, jakie kopy po prostu naraz potrafią pochłonąć. Oni już, ja tak siedzę z tymi kawałkami mięsa w tym garku, mówię, co my z tym mięsem zrobimy? No i wiecie, tych cudów rozmnożenia widziałam naprawdę wiele i powiem wam, że co jest tak naprawdę charakterystyczne, jeśli chodzi właśnie o rozmnożenie, to jest to, że zawsze zostaje coś. To jest właśnie najbardziej takie charakterystyczne. Mieliśmy też takie sytuacje z mężem, że nie mieliśmy pieniędzy i już tam mieliśmy w domu jedną porcję, bo taki mieliśmy jedną porcję jedzenia, kolacja, to była dla mojego męża, ja sobie coś innego zjadłam i przyszedł do nas gość. I ten gość siedzi. A ja mam, mieliśmy wtedy takie małe pomieszczenie, w którym była kuchnia i ten stół, gdzie ludzie siedzieli, nie mieliśmy osobnej kuchni, to było takie małe. I ten gość siedzi. I to jeszcze Polak, nie? I siedzi. A ja tak sobie myślę, no mam w garnku tak naprawdę miskę ryżu i odrobinę warzyw dla mojego męża na kolację.
I tak proponuję mu herbatę i się pytam, taką już jedną herbatę wypił, zjadł już wszystkie owoce, które w domu mieliśmy. My też tak, no, już naprawdę już nic nie było u nas w domu, oprócz tego jednego tych, wiecie, tych rzeczy, tej kolacji. I nie wiedziałam, co będziemy jutro w ogóle jedli, w ogóle na śniadanie. On tak siedzi i tak myślę, słuchaj, i tak mówię mu, a może byś jeszcze herbaty napił? On tak i dalej siedzi. Mój mąż do domu wrócił, on kolejną herbatę. I ja sobie tak myślę, no dobra, to zacznę podgrzewać, wiecie, tą kolację, to on się ogarnie, że to czas kolacji i powie, że no, że dla niego nie i wyjdzie, nie? A on dalej siedzi i po prostu. Jestem się, ja nie mogę. I tak wyciągam te 3 miski, nie? Tak stawiam tak na stół, tak, i tak sobie myślę, no jak zobaczy, że stawiam 3, to pewnie powie, że on nie chce, co nie? I wyjdzie. No, a on dalej siedzi. Ja tak biorę ten garnek, zagrzałam ten ryż, zagrzałam te warzywa i tak wzięłam ten garnek z tym ryżem, tak nakładam i nakładam i nakładam i nagle patrzę, mam 3 pełne miski ryżu. I potem dokładam te warzywa i patrzę, no są, po prostu są 3 pełne miski ryżu i warzyw. I zjedliśmy wszyscy i nikt tego w ogóle nie mógł skończyć. I tak zostało po prostu. Więc wiecie, to jest właśnie takie charakterystyczne właśnie dla tych cudów, jeżeli chodzi o rozmnożenie, że po prostu to się jeszcze zawsze zostaje. Więc naprawdę Bóg jest naprawdę wielki i jest wierny. I ja zawsze tak ludziom mówię, że gdyby się okazało, oczywiście to się nie okaże, ale gdyby się okazało, że Boga nie ma, to ja bym jutro wyjechała tego samego dnia z Ugandy. Bo jeśli Boga nie ma, to ja w ogóle nie mam nawet odwagi tam być. Oczywiście Bóg jest, prawda? Ale jakby ludzie mówią mi, o jaka ty jesteś odważna, dlatego że tam czasami jest tak niebezpiecznie. No jest. Ale wiecie, to nie jest kwestia odwagi, tylko to jest kwestia wiary. Dlatego że ja sama, jeżeli chodzi o mnie, nie posiadam takiej odwagi, żeby mieszkać tam z małym dzieckiem i tak dalej. Doświadczyliśmy różnych sytuacji, włamań, różnych ataków i tak dalej. Pan nas przez to wszystko przeprowadził, więc moją jedyną siłą tak naprawdę i tą pewnością, co sprawia, że tam w ogóle jesteśmy, robimy to, co robimy, to jest to, że Pan stoi po naszej stronie, że On nas jest z przodu, jest z tyłu, że nas otacza i że jest naszą tarczą i tak naprawdę nic nie może się wydarzyć bez Bożej woli. Więc ja zawsze mówię, jak ludzie się pytają, no a jest tam bezpiecznie, a moja odpowiedź zawsze jest taka sama, że najbezpieczniejsze miejsce w życiu chrześcijanina to jest miejsce, środek Bożej woli. Bo jeżeli jesteśmy w Bożej woli, to tak naprawdę nie wydarzy się nic, czego Bóg by nie zaplanował. A jeżeli przyjdzie mój dzień, żeby odejść, to choćbym była w najlepszym hotelu, w najlepszym kraju i tak dalej, to i tak odejdę, prawda? Więc ja po prostu, a jeśli to nie będzie mój dzień i będę otoczona przez dziesiątki wrogów, to i tak nic mi się nie stanie, tak? Więc ja właśnie to daje mi siłę. To nie jest moja odwaga, tylko to jest wiara w to, że Pan stoi po naszej stronie. Więc tutaj widzicie nasze dzieciaki z Bibliami. O, a teraz chcę wam powiedzieć znowu do bardziej przyziemnych rzeczy. Jak nasze dzieci do nas trafiają? Jak nasze dzieciaki do nas trafiają? Bo to często ktoś zadaje takie pytanie, czy my ich gdzieś znajdujemy i tak dalej. Słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że słyszymy, że coś złego się gdzieś wydarzyło, albo dzwoni do nas policja z taką informacją, że po jakiejś interwencji zostało u nich dziecko i nie ma co z tym dzieckiem zrobić. Tak do nas trafiają dzieci. I na przykład to jest Amina z taką malutką córeczką Mirako, która się nazywa Mirako, czyli cud. Amina przez 2 lata mieszkała u jakichś swoich krewnych i była tam wykorzystywana przez 2 lata jako niewolnica seksualna. I w wyniku tego, miała wtedy 14-15 lat, w wyniku tego zaszła w ciążę i następnie trafiła pod opiekę takiej cioci, która wykorzystywała ją jako niewolnicę, taką pracowała w domu po prostu jak niewolnik z tym malutkim dzieckiem. I to mieszkanie jest niedaleko studia muzycznego mojego męża i mój mąż po prostu w jakiś sposób Bóg go dotknął i on kiedyś zaczął rozmawiać z tą dziewczyną, bo widział, że coś jest nie tak. Wiecie, jak Duch Święty cię dotyka, to wiesz, że musisz gdzieś zainterweniować. I się okazało właśnie, że ona ma małą córkę. Mój mąż jakby nawet nie wiedział, że ona ma małe dziecko, bo to dziecko było zawsze trzymane właśnie w domu i okazało się, że ona jest właśnie bita, że jest kopana, że kiedy jest chora, ona i jej dziecko, to ta rodzina zabrania jej iść do lekarza z tym dzieckiem i tak dalej. No była naprawdę strasznie wychudzona
I my zadzwoniliśmy na policję, poszliśmy do ośrodka w Urzędzie Miasta i powiedziano nam tak, no słuchajcie, my nie mamy żadnych środków, nie? Więc to wy musicie coś zrobić. Więc my musieliśmy za wszystko zapłacić, czyli za interwencję policji, za wszystko, za benzynę, którą do auta, którym ta policja przyjedzie, za wszystko musieliśmy zapłacić. Policja przyjechała i ją zabrała. I to była taka bardzo nagła akcja, bo Amina właśnie już miała takie momenty, ona kaszlała i jakby kiedy kaszlała, to krwią kaszlała, co nie? Nie wiedzieliśmy w ogóle, co to jest, więc musieliśmy ją szybko stamtąd zabrać. I wtedy Amina trafiła do nas do domu z córeczką swoją. Jej córeczka miała wtedy 10 miesięcy i przez pierwszy miesiąc, bo nie mieliśmy gdzie jej umieścić. Wszystkie nasze rodziny zastępcze były pełne, więc jedyne miejsce to był nasz dom. Ta jej córeczka przez pierwszy miesiąc w ogóle nie wydawała z siebie żadnego dźwięku. Nawet nie płakała. Dlatego, że była tak wytresowana, że nie może wydawać z siebie żadnego dźwięku, dlatego, że rodzinie to przeszkadzało, tej, u których mieszkały. Więc ona, wiecie, jakie są 10-miesięczne dzieci? Jak tak podniesiesz się do góry, to ona chce tak na nóżkach stawać, a ona nogi podkulała. W ogóle nie wiedziała, że nie wiem, może stanąć na nóżkach. Dawało się jakiś banana do ręki. Ona nie wiedziała nawet, że może go włożyć do buzi. Wyobrażacie to sobie? Jakby naturalnym odruchem każdego dziecka jest wcisnąć do buzi wszystko, co ma w ręce, nie? Więc Amina mieszkała u nas ze swoją córką prawie 4 miesiące i powiem wam, że ja jestem z natury, mam w sobie przewagę introwertyka. Lubię pracować z ludźmi, ale kiedy wracam do domu, to potrzebuję ciszy, muszę się odciąć od wszystkiego, ochłonąć, żeby nabrać siły do tego, żeby następnego dnia znowu ruszyć między ludzi. I nie lubię hałasu. A pamiętam ten moment, kiedy Mirako zaczęła robić pierwsze hałasy. To był najpiękniejszy hałas, jaki w życiu słyszałam. Ja wiem, Boże, jakie to jest niesamowite, że to dziecko drze się pod drzwiami mojej sypialni. No, bo to oznacza, że ona jakby zdrowieje, że dochodzi do siebie. Ona u nas też nauczyła się chodzić, wypowiadać pierwsze jakieś słowa i tak dalej. Jej mama Amina, wtedy, kiedy do nas trafiła, miała chyba no, niecałe 17 lat. Również wielu rzeczy się nauczyła, ona po prostu nic nie wiedziała. To dziecko po prostu w Ugandzie dzieci tak na wsiach rozbiera się, bo nie ma jak nie ma się pampersów i ona tak sika, wiecie, tam gdzie siedzi, a potem się to wyciera. A ja jestem po prostu pedantką, ja uwielbiam czystość. Uganda jest takim miejscem, w którym jest wszędzie jakiś bałagan, rozgarniasz i mój dom to jest to miejsce... Tak, gdzie ja po prostu, to jest ten skrawek Ugandy, mojego świata w Ugandzie, gdzie mam jakąś kontrolę, tak? I mogę mieć tak, jak chcę, więc musi ładnie pachnieć i musi być czysto. Więc jak Malwina z Lewkiem u mnie byli, to wiedzieli, bo był reżim czystości u nas w domu, tak. A ona po prostu sikała mi na materac w pokoju gościnnym. To dziecko sikało gdzieś tam po podłodze ciągle. Ona to tak, wiecie, ja to jakby mi się dziecko zsika na podłogę, to dezynfekuje, nie? Ona tak szmatą i tą szmatę nawet nie płucze gdzieś tam. Więc wiecie... Potem ta mała sikała w ubrania, to Amina chowała te ubrania gdzieś tam w tym pokoju. Z tego pokoju po prostu w tym moim domu po prostu pachniało jak, no nie wiem, nie chcę określeń tutaj rzucać. I tak dalej. Ona miała właśnie takie zachowania, no po prostu nie była nauczona życia. I tego życia się po prostu uczyła u nas. I to była ciężka praca, a z drugiej strony niesamowity przywilej, prawda? Bo tak jak było mi tak naprawdę mega ciężko, bo to jest po prostu ciężka praca. Jeszcze kogoś mieć u siebie w domu, to mówię, panie, skoro dałeś się do naszego domu, to znaczy, że skoro ona do nas trafiła, to znaczy, że twoim zdaniem to jest najlepsze dla niej miejsce. Więc znaczy to, że zaufałeś nam w jej sprawie, w jej kwestii, bo ona jest przecież twoim dzieckiem. Więc skoro nam zaufałeś, to znaczy, że my podołamy z twoją mocą. I sobie tak zawsze myślę w takich sytuacjach, nie w kategorii ciężaru, ale w kategorii przywileju. Że skoro mój niebiański ojciec powierza mi jakąś pracę, to jest taki przywilej. Jakby, okej, moja córko, daje ci takie zadanie. Wszyscy chcemy dla Pana pracować, prawda? Chcemy czynić różne rzeczy dla Pana, chcemy być częścią Bożego Królestwa i działać w Bożym Królestwie. Ale często jest tak, że jak myślimy o jakichś służbach i tak dalej, to myślimy o takich rzeczach,
które powiedziałabym tak błyszczą. Wiecie, takie wielkie rzeczy, co nie? Nie wiem, jakieś może zespół uwielbienia, może jakaś służba ewangelizacyjna i tak dalej. A prawda jest taka, że bardzo często, kiedy my chcemy służyć, chcemy coś dla Pana robić, to Bóg właśnie mówi, okej, jesteś już na tyle dojrzały, na tyle dojrzała, że powierzam Ci moją kochaną córkę Aminę i jej córkę Miracle, co nie? Więc myślę, że to jest przywilej, że Bóg okazał mi to zaufanie, że zaufał mi, że będę w stanie się nią zająć i się nią zaopiekować. Więc kiedy mam właśnie takie momenty, kiedy sobie myślę, że jest mi ciężko, wracam zawsze do tej myśli, że to jest przywilej, że Bóg mi zaufał w tej sprawie i powierzył mi kawałek, takie miejsce w swoim królestwie, jakąś ważną sprawę. Dlatego, że dla Pana, dla Boga, to nie jest tak, że tam jest 1000 osób, a tutaj jest jedna i że to 1000 to jest więcej niż ta jedna osoba. To jest myślenie ludzkie, tak? Dla Boga każda jedna osoba jest niezwykle ważna. I ja sobie tak myślę, choćby całe moje życie to miała być praca z tą jedną osobą, a ta osoba później będzie zbawiona i pójdzie do nieba i tak dalej, to już jest coś niesamowitego, nie? Więc zawsze o tym tak sobie myślę. To jest przywilej, że Bóg okazuje mi zaufanie i mówi, Aga, poradzisz sobie z tym. Ta cenna dla mnie osoba, ta owieczka, oddaję w twoje ręce. Więc pomimo właśnie takich trudności różnych, Amina znalazła, trafiła do takiej naszej jednej z rodzin zastępczych, gdzie się zmieniło, zwolniło się jedno miejsce i właśnie jest teraz Joyce. Tą Joyce, którą widzieliście, która ma Angel, tą dziewczynkę bez rączek. Tam również mieszka teraz Amina ze swoją córką. Amina poszła do szkoły, kontynuuje edukację. Jej córeczka jeszcze w szkole nie jest. Teraz ma 2,5 latka, już gada, chodzi, jest niesamowicie tym i bardzo bystrym dzieckiem. No i od stycznia będzie szła do przedszkola, z czego się naprawdę bardzo cieszymy. Więc jest kolejna osoba tak jakby na naszej drodze. Powiem wam tak również, że Amina, jak do nas trafiła, to była muzułmanką. Więc i my nie zmuszamy dzieci do tego, aby one przyjmowały chrześcijańską wiarę. Po prostu staramy się być dla nich światłem i jesteśmy po prostu tym, kim jesteśmy, czyli jesteśmy Bożymi dziećmi. A wiecie, że ta atmosfera, którą wytwarzamy jako chrześcijanie, czasami mówi dużo więcej niż po prostu słowa, tak? Bo ona też była przekonywana do chrześcijaństwa, do islamu, w końcu wybrała islam, bo została przekonana, więc ja sobie tak myślę, co ja będę przekonywać, nie? Takie rozumowe przekonywanie nic nie da. Oczywiście brała udział w naszych spotkaniach, ale w pewnym momencie podjęła decyzję, że chce iść za Jezusem Chrystusem, oddaje swoje życie Panu i jest teraz chrześcijanką i jest uczniem Jezusa Chrystusa, co jest naprawdę bardzo ważne dla nas. Tutaj widzicie Wiki. To jest kolejna dziewczynka, która trafiła do nas. Teraz jest u nas w domu i w styczniu do nas trafiła. To już taka była bardzo dramatyczna sytuacja i też nie było gdzie jej umieścić w danym momencie. I Wiki trafiła do nas, więc mamy teraz, nasza córeczka ma 8 lat i Wiki ma również 8 lat. I powiem wam jeszcze taką historię, że Wiki, kiedy była malutkim dzieckiem, kiedy jej mama zmarła, to był taki moment, że ona była była bardzo wycieńczona, bo jej mama zmarła, kiedy miała, Wiki miała 3 tygodnie, była naprawdę na takim skraju takiego totalnego wyczerpania, ta malutka dziewczynka. Moja Ola wtedy miała 3 miesiące i tak się właśnie wydarzyło, że przez okres kilku miesięcy karmiłam ją piersią, więc miałam 2 dzieci. To jest taka moja mleczna córka. Potem ona gdzieś tam indziej była, a teraz trafiła znowu do nas do domu. Więc w taki sposób trafiają do nas dzieci. Ostatnio na przykład mieliśmy taką sytuację, że dzwonią do nas z policji, żeby nam powiedzieć, że mają u siebie taką dziewczynkę, która była torturowana. Jej ciało jest całe pokryte bliznami, torturowana przez członka rodziny, u którego mieszkała, przez taką kobietę. I ja mówię, wiecie co, nie mamy miejsca, bo akurat mieliśmy naprawdę, już byliśmy na granicy, wiecie, tak finansowo wszystko było na styk i nie było miejsca w żadnej z rodzin zastępczych, a już te rodziny nasze były takie przeciążone. I ja mówię, no wiecie, taka asertywna byłam, bo ja z natury raczej tak sobie myślę, no muszę być bardziej asertywna i tak asertywnie mówię, no wiecie, no nie możemy, nie mamy miejsca i tak dalej, nie? I ta kobieta z tej policji wysłała mi zdjęcia i cała moja asertywność, wiecie, legła w gruzach. Wie, panie, choćby po prostu u nas w dużym pokoju, gdzieś na sofie, to po prostu to dziecko musi trafić do jakiegoś miejsca.
Więc ta asertywność też tak trochę inaczej to wygląda w państwie, które się nazywa Boże Królestwo, nie? Nie tylko my się liczymy, ale właśnie coś jeszcze więcej. Więc ta dziewczynka, która była torturowana faktycznie, jak zobaczyłam jej zdjęcia, po prostu całe ciało takiej malutkiej dziewczyny, ona ma 11 lat, ale wygląda jak takie 7-letnie wychudzone dziecko, pokryte po prostu bliznami od góry do dołu. I ja mówię, Boże, jakby... No nie wiem, po prostu to serce pęka na pół. I udało nam się gdzieś tam ją umieścić na chwilę tymczasowo. I chcę wam tak powiedzieć, że właśnie w związku z tym, że trafiają do nas dzieci i czasami jest tak, zanim stworzymy rodzinę zastępczą, to trochę czasu mija, bo to trzeba znaleźć mamę zastępczą, przeprowadzić całą rekrutację, znaleźć środki, znaleźć mieszkanie, wyposażyć je i tak dalej. Zanim to się stanie, czasami mija kilka miesięcy. I w związku właśnie z tym, że musimy mieć takie miejsce, do którego tymczasowo mogą trafiać takie dzieci, jesteśmy teraz na etapie remontowania, nie mamy jeszcze pełnych finansów takiego domu, takiego domu przejściowego, nazywamy je koło ratunkowe właśnie, mamy już opiekunkę do tego domu i tam będzie 6 łóżek i to będzie takie miejsce, do którego będą trafiać właśnie takie dzieci, a potem albo będą wracać do swoich rodzin, bo czasami jest tak, że jeżeli agresor trafia do więzienia, to dziecko może wrócić do swojego domu i potem tylko jest opieka fundacji nad domem, albo po prostu tworzymy dla takiego dziecka, będziemy tworzyć rodzinę zastępczą, ale już nie będzie takiej sytuacji, wiecie, takiej obciążającej, w której po prostu jest drastyczny moment, a my nie mamy gdzie tego dziecka umieścić, nie? I często potem te dzieci trafiają do nas, do domu, co też jest dla nas bardzo trudne. Czasami jest tak, że tak jak teraz mamy już Wiki u siebie i nie mieliśmy gdzie tamtej Joan przyjąć, więc to był naprawdę trudny moment. Więc tak właśnie to wygląda. I tak jak wam wspomniałam, chcemy stworzyć w organizacji taką atmosferę rodziny i wytworzyć również taką atmosferę wspólnej pracy, tak? Żeby te dzieci uczyły się również jak pracować i tak dalej. I z tego powodu mamy taki duży projekt, który się nazywa Projekt Farma. Ja tam się nieczęsto na tej farmie pojawiam. Tą farmą zajmuje się mój mąż, ja nie jestem farmerką, pochodzę z miasta, nie lubię tam chodzić, ale więc tak niektórzy się mówią, no a tam, jak tam często na tej farmie jesteś? No ja niestety nieczęsto na farmie akurat jestem, ale ten projekt prowadzi właśnie mój mąż, on przede wszystkim się tym zajmuje, to też jest taka jego pasja i właśnie chcemy i to robimy, sadzimy warzywa, i zachęcam po to, aby po pierwsze jako organizacja mieć jakąś taką samowystarczalność, bo nasze rodziny potrzebują dużo warzyw i to jest naprawdę drogie. A po drugie chcemy właśnie, aby dzieci miały takie poczucie, że te warzywa, które jedzą i tak dalej, te ziemniaki, te słodkie ziemniaki, fasola i tak dalej, że one na to zapracowały. Tak jak w prawdziwej rodzinie, co nie? Więc kilka razy w miesiącu zabieramy wszystkie dzieci na farmę i zgodnie z potrzebami, wiekiem dziecka i pogodą, nikogo tam nie męczymy na tej farmie, wiecie, po prostu dzieci wykonują różne prace, jak na przykład plewienie, robienie dołków pod fasolę, chłopacy przekupują motyką grządki i tak dalej. Oczywiście później jest jakiś wspólny posiłek i tak dalej. Więcej nas to kosztuje, wysłanie tam dzieci, niż gdybyśmy mieli zatrudnić pracowników, ale nie o to chodzi. Chodzi nam o to, że chcemy, aby dzieci po prostu miały to poczucie i wiedziały, że pieniądze są z pracy. Tak jak jest w Biblii napisane, tak, żeby każdy pracował, żeby miał dla siebie i żeby pomóc potrzebującym. To jest takie biblijne, nie? I właśnie chcemy, aby te nasze dzieci, pomimo tego, że finanse również przychodzą z Europy na różne projekty, na te i tak dalej, chcemy, aby dzieci wiedziały i miały to poczucie, wiecie, tego takiej dumy, że fajne były w tym roku zbiory, jest więcej warzyw, może coś sprzedamy więcej i będzie na coś dodatkowego. Jeżeli na przykład, nie wiem, dziewczyny, nasze mamy takie dziewczyny, wiecie, nastolatki, które chcą jakieś tam modne rzeczy, jakieś modne butelki, mówią, no ciocia, my chcielibyśmy takie butelki, chcielibyśmy nie zabierać wody do szkoły, w takich, wiecie, butelkach po wodzie mineralnej, nie? Ja mówię, no okej, dziewczyny, no to co mogłybyście zrobić, nie? No i na przykład ostatnio dziewczyny, nasze nastolatki, sprzątały przez kilka tygodni biuro, zarobiły sobie pieniądze i kupiły sobie te wymarzone butelki. Więc staramy się po prostu te dzieci zachęcać do pracy i wyrabiać w nich ten nawyk. Jeżeli chcę czegoś, to co mogę zrobić jakby fizycznie, jaką pracę mogę wykonać, a nie, wiecie, telefon i do którego białego mogę napisać, nie?
Więc wyrabiamy w naszej dzisiaj taką pracowitość. Tutaj widzicie właśnie co poniedziałek, ja tak to lubię. Co niedzielę mój mąż jedzie na farmę, są te zbiory świeżych warzyw i co poniedziałek te warzywa są rozdzielane na takie kubki właśnie dla rodzin i potem po prostu one trafiają do tych rodzin, jest dowóz tych świeżych warzyw. I mówię, Boże, jakie to jest niesamowite, że to jest właśnie nasze, nie? Z naszej farmy. No i to jest też takie uczucie, takiej właśnie satysfakcji. Więc w tych wszystkich naszych projektach właśnie staramy się dbać o nasze dzieci nie tylko pod kątem takim fizycznym, ale również pod kątem fizycznym, takiego zdrowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i duchowego, prawda? Mamy ducha, mamy duszę i mamy ciało i to wszystko musi z sobą właśnie współgrać. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Żeby te nasze dzieciaki właśnie tak się wychowywały i myślę, że naprawdę są tego dobre owoce. Wiadomo, dzieci jak to dzieci, nie? Każdy z was ma dzieci, wiecie, są lepsze momenty i są gorsze momenty. Są dzieci, które się buntują, które podejmują różne złe decyzje. Większość naszych dzieci w ogóle ma takie doświadczenia przemocy seksualnej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Również wiele z naszych dzieci doświadczyło przemocy takiej fizycznej w domu i tak dalej, więc praca z takimi dziećmi nie jest łatwa. Potrzeba dużo takiej siły, cierpliwości, mądrości od Boga, ale właśnie dzięki Duchowi Świętemu możemy to rozwijać. Jest taka ostatnia rzecz, którą chciałam wam pokazać, jeżeli chodzi o te projekty, które robimy. Tak, to jest taki budynek, za dużo nie widać, ale to jest nasz szpital. Budujemy szpital. Nigdy nie myślałam, że będziemy budować szpital. Jak to się w ogóle ma do naszych projektów? Część naszych dzieci pochodzi z takiej wsi oddalonej o 30 km od Cianjiao, od miejsca, gdzie mieszkamy, od miasta. I tam nie ma żadnej placówki medycznej. Jedyny dojazd do miasta to jest na motorze. Jedzie się około 40 minut na motorze i nie zawsze te motory są i tak dalej. I wiele razy mieliśmy taką sytuację, że na przykład dziecko pogryzł pies, I po prostu pędzimy na złamanie karku na przykład naszym autem tam na wieś, żeby to dziecko odebrać, bo nie wiemy w jakim ono jest stanie, czy ono jest w stanie usiąść na przykład na motor. Albo jakaś kobieta ma jakiś atak, nie wiem, wyrostka czy coś tam, ból brzucha, mdleje z bólu i nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. To samo jest z kobietami rodzącymi. Często jest tak, że kobieta po prostu rodzi, a potem wkłada się na motor i ona po prostu w tych bólach porodowych jedzie na tym motorze i często po prostu rodzi albo po drodze w krzakach, albo w tych krzakach ona umiera i to dziecko. Myślę, że gdyby stawiać jak krzyżak w Polsce, ktoś umrze przy drodze, to cała ta droga od tego do Cianjiao byłaby takimi krzyżykami wystawiona. A za tą wsią jest kolejne 30 km. Wiecie, to nie jest 30 km tylko drogą prostą, ale ciągle w koło, czyli takie, rozumiecie, 30 km w każdym kierunku świata, tak? Kolejne, czyli to jest aż 60 km kolejnych wsi, które mają do szpitala, do placówki medycznej 60 km. I w Polsce może to się nie wydaje tak dużo, ale w Ugandzie, gdzie to są drogi futrowe, pełne wybojów, są bardzo wyboiste i tak dalej, to są czasami odległości, które się pokonuje kilka godzin. Na przykład jak spadnie deszcz i jest ta droga rozmoknięta, to trzeba na piechotę przejść jakiś tam dłuższy odcinek drogi, bo motor po prostu nie przejedzie, ani auto nie przejedzie, ani nic nie przejedzie, nie? Więc te odległości, jakbym powiedziała, 60 km w Polsce, to wydaje się tak niedużo. W Polsce, jakbym powiedziała, nie wiem, 200 km, to może byście to zrozumieli. Wyobraźcie to sobie, że nie ma żadnej placówki medycznej, nie ma żadnej pomocy. I po kilku takich naprawdę trudnych i drastycznych sytuacjach, które mieliśmy tam właśnie na wsi z naszymi dziećmi, jakieś pogryzienia, jakieś ataki, czegoś tam i tak dalej, podjęliśmy taką decyzję, że w tym miejscu musi powstać placówka medyczna. No i stwierdziliśmy, no musi, no to w takim razie, no to kto tą placówkę? Próbowaliśmy z kilkoma organizacjami gdzieś tam rozmawiać, rzucać tam jakiś pomysł, oczywiście nikt się tego nie chce dotknąć, no to skoro musi i mamy to na sercu, no to Bóg nam tak potwierdził, że właśnie zajmiemy się tym tematem i mniej więcej 2 lata temu zaczęliśmy stawiać taki budynek. I w tej placówce medycznej będzie apteka, będzie lekarz, będzie gabinet zabiegowy, będą takie gabinety, gdzie będą łóżka, żeby się położyć, bo kiedy
ludzie chorują na malarię, to trzeba ich podpiąć pod kroplówkę, tak? Więc trzeba kogoś położyć gdzieś. Będzie tam też gabinet, ma być tam taki, ma być laboratorium, ma być tam również USG, żeby można było kobietom w ciąży zrobić USG, czy w innych przypadkach i tak dalej. Więc to około 300 metrów kwadratowych, tak mi się wydaje, bo to na stopy, no, około 300 metrów, niecałe 300 metrów kwadratowych ten obiekt będzie miał. No i jesteśmy teraz na takim poziomie właśnie, że doszliśmy do wieńca, tak? To jest wieniec, o ile dobrze... Tak, doszliśmy do wieńca, tam jest taka niższa część również, którą, bo budujemy ten szpital na takim spadzie i ta niższa część, będziemy musieli tam wylać po prostu posadzkę. To nie jest zrobione, ale możemy skończyć na przykład tą górną część i powiem wam tak, żeby ten szpital powstał, potrzebujemy, nie wiem, może teraz około 250-300 tysięcy. I zawsze sobie tak myślałam, matko, to jest tyle pieniędzy, ale z drugiej strony tyle kosztują super auta albo po prostu mieszkanie dwupokojowe, prawda? Albo trzypokojowe. No w Polkowicach trzypokojowe mieszkanie kosztuje 400 tysięcy, takie, nie? Więc tak sobie myślę, że dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? A za cenę, z jednej strony to się wydaje kupę pieniędzy, a z drugiej za cenę jednego mieszkania kilkadziesiąt tysięcy osób będzie miało dostęp do opieki medycznej. To jest po prostu kosmos, prawda, że za takie pieniądze można udzielić pomocy tylu ludziom, dlatego że przeprowadziliśmy badania, zrobiliśmy taki research z Urzędem Miasta, takim Urzędem Miasta lokalnym i okazało się, że to będzie około, na razie mamy tak policzone, 25 tysięcy osób będzie korzystać. Wyobrażacie to sobie z takiego centrum medycznego. Będzie miał dostęp taki bezpośredni do takiej pierwszej pomocy, co wydaje mi się, że jest niesamowite. Wiecie, w Ugandzie opieka medyczna jest w pełni płatna. Nie ma czegoś takiego jak bezpłatna opieka medyczna, jakieś ubezpieczenia państwowe i tak dalej. I dlatego wielu ludzi po prostu tam, wiecie, umiera w domach, nie? Jak już się idzie do szpitala, to już jak sytuacja jest krytyczna. To jest całkiem inny świat. Pamiętam, jak moja przyjaciółka umierała na raka i byłam w takim centrum onkologicznym w Kampali, w stolicy. Takie państwowe centrum onkologiczne. I spałam w takim budynku przeznaczonym dla studentów, którzy tam przyjeżdżają. Było tam dużo białych osób. Studentów takich, wiecie, z Europy. Ja się pytam, a co wy tutaj w ogóle robicie, nie? Przecież oni mówią, że na praktyki przyjeżdżają. Ja się ich pytam, no dobra, no ale przecież dlaczego na praktyki do Ugandy? Przecież w waszych krajach ta technologia, ta medycyna jest dużo bardziej rozwinięta, dużo lepiej rozwinięta niż tutaj. Jaki jest tego cel? A oni mi powiedzieli coś takiego, że rozwój choroby i pewne stadia, na przykład raka, można zobaczyć takie stadium tylko w Afryce. No bo w Europie po prostu rak jest dużo szybciej leczony i po prostu nie widzi się pewnych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, jakaś osoba, która ma raka piersi i ten rak jest już na całym ciele. Nie? Takie tam po prostu rzeczy widziałam. I ludzie po prostu idą do szpitala, jak już po prostu są na skraju. My teraz uczymy te nasze rodziny. Jak tylko coś się dzieje, mają nas informować. A nie kiedy dziecko już z powodu tej malarii po prostu przez te ręce przepływa i potem... ale jest taka mentalność, nie? Więc jeżeli na przykład w rodzinie jest dziecko takie słabe, chorowite, wiadomo, że ono w polu później nie porobi za bardzo, no to na takie dziecko to już w ogóle się nie wydaje pieniędzy. Dlatego w Ugandzie tak mało jest ludzi takich, wiecie, niepełnosprawnych, nie? Takie tacy ludzie niepełnosprawni szybko umierają w Ugandzie, dlatego że dziecko niepełnosprawne nie ma, jakby nie jest przyszłością dla rodziny. Więc jeżeli dziecko takie jest chore, na przykład ma wysoką gorączkę czy malarię na przykład, no to wie, jak w rodzinie, nie wiem, jest 8 dzieci, jest tam jakieś kilku synów silnych, mocnych, to o nich trzeba dbać, bo to oni będą przyszłością rodziny, a to takie jakieś niepełnosprawne dziecko, no po co na nie marnować pieniądze, więc te dzieci niepełnosprawne bardzo szybko umierają. Taką właśnie dziewczynką była Angel. Gdyby nie to, że ona trafiła do nas, to dziecko już by dawno nie żyło. Jeśli nie z powodu zakażenia by zmarła, to pewnie z powodu jakiejś innej choroby, bo nikt by jej nie wyleczył. Więc taka placówka jest bardzo potrzebna i wierzymy również w to, że to będzie też takie miejsce, w którym będziemy głosić Ewangelię, tak? Że to będzie też sposób na głoszenie Ewangelii, że to będzie kolejne miejsce, z którego będzie, wiecie, roznosić się taka atmosfera Bożego Królestwa. Ugandyjczycy lubią tak mówić, że
No, to jest taka nasza kultura. Ja mówię, my jako Polacy też mamy swoją kulturę, ale jako chrześcijanie podejmujemy decyzję, że chcemy żyć kulturą Bożego Królestwa, bo jesteśmy już obywatelami innego państwa. Więc właśnie wiem o tym i jestem przekonana, że również to miejsce będzie tym miejscem, które będzie, wiecie, po prostu promieniować tą kulturą innego, obcego państwa. I po prostu to będzie sprawiać, że ludzkie życia będą też przemieniane. Więc myślę, że to jest tak bardzo w skrócie, ogromnym skrócie, to co mogłabym wam powiedzieć o tych naszych projektach, o tym, co robimy. Chcę wam po prostu powiedzieć i tak was zachęcić, że jeżeli czujecie w sercu, jeżeli ktoś z was czuje, że Bóg was do czegoś powołuje, jest w was to takie marzenie i wiecie, że jest gdzieś to powołanie, ale ciągle tak czekacie na coś, powiem wam tak i tak myślicie, nic się nie dzieje, nie? Wiecie, czemu nic się nie dzieje? Dlatego, że Bóg czeka, aż wyruszycie w drogę, jak Abraham. Wyszedł, co nie? Nawet nie wiedział, gdzie idzie tak naprawdę. Nie wiedział, co się będzie działo, ale Bóg mu powiedział, żeby opuścił to Ur i on po prostu wyszedł stamtąd, tak? Więc jeżeli czujecie, że Bóg was do czegoś powołuje, to nie siedźcie i nie czekajcie na coś, bo to Bóg czeka na was, aż wy po prostu wstaniecie i zaczniecie coś robić. A Bóg pójdzie i będzie wam torować drogę. I jeżeli chcecie w ogóle oglądać cuda, bo każdy mówi, chce oglądać cuda, powiem wam coś. Wiecie, moja córeczka, jak ona czegoś w domu potrzebuje, jak ona sobie ze wszystkim radzi, ja jej nie pomagam, prawda? Nie wiem, chce sobie coś tam narysować, coś sobie wyciąga i tak dalej. Ja nie jestem jej potrzebna w momencie, kiedy ona sobie ze wszystkim radzi, tak? Jeżeli wykonuje takie czynności, które są w zakresie jej umiejętności, to ja za bardzo nie jestem jej potrzebna, tak? Ale jeśli potrzebuję zdjąć coś z wysoka, to potrzebuję mojej pomocy. Czyli jeżeli staję przed zadaniem, które wykracza poza jej siłę albo umiejętności, wtedy potrzebuję mojej interwencji. I tak samo jest z Bogiem. Pamiętajcie, że Bóg, cuda są częścią Bożej natury, tak? To wszyscy to wiedzą. Bóg nie czyni, cuda to są z naszej perspektywy. Z perspektywy Boga to jest po prostu wyrażenie Bożej natury, tak? Bóg robi tak i wody się oddzielają, tak jak my wyciągamy rękę i coś znosimy z góry. Więc Bóg po prostu, On chce czynić takie rzeczy, chce to dla nas robić, tylko jeżeli my tworzymy wokół siebie taki świat bezpieczny, w którym zajmujemy się tylko i wyłącznie rzeczami, które jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić bez problemu, no to te cuda nie są potrzebne, tak? Ale pamiętajcie, Bóg chce, aby Boże Królestwo się rozciągało, żebyśmy my jako chrześcijanie się rozwijali, żebyśmy wzrastali, żeby nasza wiara wzrastała i On tylko czeka, aż powiemy Mu tak i wtedy będzie nas wysyłał w miejsca, będzie nas pchał w takie sytuacje, w których będziemy potrzebowali Jego interwencji. A ta Boża interwencja z naszej perspektywy wygląda jak cud, prawda? Kiedy Bóg interweniuje, to dla nas to wygląda jak cud, więc On chce. I powiem wam tak na moim przykładzie, że myślę, tak jak widzicie, bo jestem z wami bardzo otwarta, jeżeli chodzi o Angel, tak? Nasze dzieci modlą się o uzdrowienie. Ja sobie myślę, nie mam jeszcze takiej wiary i wiem, że Bóg to może zrobić, tak? Też jestem w drodze, w procesie. Ale każdego dnia, kiedy podejmuję różnego rodzaju wyzwania i mówię Bogu tak, i podejmuję te wyzwania, to powoli uczę się jeszcze większego zaufania, jeszcze większego i Bóg wtedy może mnie wypychać dalej i dalej i dalej i zaczynam oglądać jeszcze większe rzeczy. Więc jeżeli wy również macie to takie pragnienie oglądania Bożych cudów i tych niezwykłych rzeczy, to żeby tego zacząć doświadczać, musicie powiedzieć Bogu tak. Jakby Boże, rób to, co chcesz, poślij mnie tam, gdzie chcesz mnie posłać. Przydziel mi to zadanie. Pokaż mi tą osobę, to miejsce, tą sprawę, którą mam się zająć, a ja się nią dla Ciebie zajmę, bez względu na wszystko. Powiem wam taką małą jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie tą historię, kiedy Bóg dawał 10 przekazań, tak? Bóg wyznaczył taką granicę, za którą Izraelici nie mogli przejść, tak? Pamiętacie to? I tylko Mojżesz mógł tam wejść dalej, nie? My teraz, w tym momencie, my nie mamy takiej granicy, jako Boże dzieci. W tym momencie, my teraz podchodzimy w ogóle do Góry Synej, tak? Do tego zgromadzenia świętych i tak dalej. U nas już nie ma tej granicy, nie ma już tej takiej zasłony, która oddzielała nas
od Boga. My możemy wejść w pełni i doświadczyć tego, bo jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy Bożym stworzeniem, jesteśmy synami Boga, tak? Synami, córkami Boga. Ale co ja widzę w swoim życiu, że często to ja sobie taką granicę stawiam. I wiecie, jak ta granica brzmi? Boże, dobrze, tylko pamiętaj, że... Rozumiecie? Ja mam takie sytuacje, ciągle odkrywam w sobie. Wiecie, jakby im więcej człowiek żyje, tym więcej sytuacji się wydarza. Słowo Boże nas prześwietla, pokazuje nam, tak? Jesteśmy na drodze. Ja widzę takie, mówię, okej, Panie, ale to, ale tamto. I sami rysujemy sobie taką, zrysujemy taką granicę. Jeśli ją wyrysujemy, to nie przejdziemy przez to i pewnej rzeczy nie doświadczymy. Więc zachęcam was do tego i siebie również, żebyśmy wszyscy jakby oddali się tak bez reszty. Bóg widzi, że chcesz mieć męża, albo że chcesz mieć żonę, albo że, nie wiem, budujesz dom, albo że masz rodzinę. Bóg tą twoją rodzinę kocha bardziej niż ty, tak naprawdę. Ja kiedyś tak się o moją córkę martwiłam. Mówiłam, Panie, tylko pamiętaj, że na mnie najważniejsza jest moja Ola, tak? Żeby ona była bezpieczna. I kiedyś Pan mnie się spytał, Duch Święty, Agnieszka, ty naprawdę myślisz, że kochasz ją bardziej niż ja? Twoja miłość do niej jest tylko odbiciem mojej miłości. I ja mówię, wow, jakie to jest niesamowite. I puściłam to. Oczywiście, że dbam o moją córkę, żebyście sobie nie pomyśleli, jak najlepiej tylko potrafię, ale to już nie jest dla mnie przeszkodą, co nie? Bo wiem o tym, bo już popuściłam tą granicę. Mówię, Panie, okej, zrobię to, bo były rzeczy, które bym nie zrobiła, bo sobie myślę, a nie wiem, zostawię moją córkę, na przykład, nie wiem, coś mi się stanie i ona zostanie sierotą albo coś takiego. Wiecie, no, takie zwykłe ludzkie myślenie, nie? I wiadomo, nie idę skakać z bungee, ale po prostu robię rzeczy, do których Pan mnie popycha, nawet jak sobie myślę, o może to jest niebezpieczne, ale Duch Święty mówi idź i ja po prostu idę i już nie mam z tyłu w głowie tego ale moja Ola, tak? Ale moja córka, bo wiem, że Bóg się również o nią troszczy, bo ją również kocha, ale w swoim życiu mam różne inne takie granice, które gdzieś tam sobie stawiam i one sprawiają, że nie mogę wejść w tą pełnię, że ta góra, wiecie, tam na tej górze po prostu był Bóg sam w swojej istocie, to było coś niesamowitego, moment, w którym to niebo z tą ziemią się połączyło, no jak się czyta w ogóle tą historię, co się na tej górze działo, ja mówię wow. I my też możemy do tego podejść, tak? I ja też do tego mogę podejść i mogę w to wchodzić głębiej, głębiej i dalej, i dalej, i dalej. Tylko co jest ważne, to jest właśnie umartwianie swojej cielesności, nie? Czyli kiedy widzimy, że jakieś granice stawiamy, to po prostu usuwać je i powiedzieć, Boże, ufam Ci. Więc zachęcam was do tego, żebyście wy podejmowali te decyzje i żebyście byli w tym odważni. Bo naprawdę Bóg nigdy nie zostawił swojego ludu. Nigdy nie zostawił swojego ludu i nigdy nie zostawił swoich ludzi. A w Biblii jest napisane, no jak ktoś kocha swoje życie, to może je stracić, tak? To nie jest tak, że tak się będziemy o siebie troszczyć, że nigdy nam się nic nie stanie. Bo prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, kiedy będzie nasz ostatni dzień, prawda? No, więc niech Bóg was błogosławi, niech ten Kościół rozwija, niech rozpala w was jeszcze więcej tego ognia dla Pana i niech to wasze miasto się zmienia. Więc zostawiam z wami takie błogosławieństwo Boże w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie błogosławieni, wzmacniajcie się w Panu i rośnijcie. I bardzo wam dziękuję za ten czas, który mi daliście. Niech was Bóg błogosławi.